Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Pogoda, jaka jest, każdy widzi, a będzie jeszcze gorzej. Wcześniej zacznie robić się ciemno, zaczną padać deszcze, a nawet śnieg. W związku z tym znacznie pogorszą się warunki na drogach. W dzisiejszym programie poradzimy i kierowcom, i pieszym, jak przetrwać ten trudny czas. Na początek słynna, w złym znaczeniu tego słowa, Zakopianka. O czym powinni pamiętać kierowcy jeżdżący Zakopianką? Na co zwracać szczególną uwagę? Przede wszystkim na to, że w większości nie jest to ani autostrada, ani droga ekspresowa. Wprawdzie na pewnym odcinku, ale dopiero od Myślenic i to tylko do Lubnia, jest to rzeczywiście droga ekspresowa. Natomiast jak wyjedziemy z Krakowa, mamy długi odcinek normalnej dwupasmowej drogi z ograniczeniami, z obecnością pieszych, z dość dużą ilością przejść o ruchu niekierowanym. Tam niestety się wyprzedzamy, tam omijamy pojazdy, które zatrzymały się dla przepuszczenia pieszych na przejściu. Zachowujemy się fatalnie. No i teraz mamy, proszę Państwa, zmniejszyć prędkość. I nie widzę tego u kierowców jadących lewym pasem. Oczywiście też zostałem wyprzedzony. Nie przebija się ten przepis, proszę Państwa. No nie wiem, co zrobić, żebyśmy zrozumieli. Wszyscy kierowcy, żebyśmy zrozumieli, że w tych miejscach nie ma mowy o wyprzedzaniu. Obojętnie, czy są piesi, czy ich nie ma. Czy ich widzimy, czy ich nie widzimy. I skrzyżowanie, gdzie przechodzą niestety przez jezdnię piesi, bez przejścia dla pieszych. Być może powinno być jeszcze jedno przejście. No, albo może pilnie tą kładkę spróbujmy, jedną, drugą wreszcie zbudować. Ale na razie, póki tych kładek nad jezdnią nie ma, to kierowcy, musicie zrozumieć, że ci piesi potrzebują tutaj normalnie żyć, normalnie funkcjonować, a miejscowości są tutaj przecięte Zakopianką na pół. Trzeba przejść z jednej strony na drugą, trzeba przejść, przekroczyć Zakopiankę. Jest z nami pani Bernadeta, która mieszka tutaj w Gaju i bardzo często przechodzi na drugą stronę Zakopianki. Bo jak pani to robi? Nie boi się pani? No niestety, no ryzykuję, prawda, własnym życiem, ale tam z drugiej strony mam rodzinę, mam teściu. Tam jest też szkoła, kościół. Mówi pani, że szkoła, czyli pani dzieci też tędy przechodzą. Tak, znaczy one tam przechodzą, jak jest przejście, ale też ryzykują, prawda? Tutaj jest też przystanek, autobusy, busy, no to wszyscy, którzy chcą stamtąd przejść, muszą tędy po prostu. Nawet właśnie jadąc do miasta, to właśnie musimy przechodzić tutaj przez tą przełączkę tam na przystanek, bo tam jest przystanek. No ale to jest strasznie niebezpiecznie. Jak długo trwa takie przejście tędy? No nieraz 10-15 minut. Ja nieraz przebiegam, po prostu przebiegam, żeby byle szybciej. Najgorzej właśnie przejść jest po południu, tak o 16, 17, kiedy właśnie część ludzi wraca z pracy. Możemy no, na przykład spróbować przejść. Myśli pani, że to dobry pomysł? No pewno. No to musi mnie pani tutaj instruować. Dobra, to co, próbujemy? Próbujemy. Dobra. Widzi pani, jak jest teraz niebezpiecznie, prawda? Są ciężarówki, lewym pasem jadą bardzo szybko. Czyli my musimy przejść? Musimy czekać, prawda? Może panią wezmę. O, tutaj z boku. Teraz? Matko, no i próbujemy. Będziemy, o, tam jest samochód na przełączce. Przebiegamy. Jezus Maria. No ale tutaj słabo widać, jak jadą od dołu. No ja nie. Jest zła widoczność. Może niech tu podejdzie. Ja tu... Tutaj właśnie mówię, że jest zła widoczność. Nic praktycznie nie widać. Ale nie staniemy na środku, bo tutaj są samochody też wjeżdżają na tą przełączkę. No musimy... No chyba teraz możemy... Nie, ja bym nie szła teraz, bo teraz jedzie. Bo oni się tak wyłaniają nagle, no nie sposób tu przejść. Bo ich nie widać. Pasowałoby stanąć tam, po tamtej stronie, no ale jest przełączka, prawda? Teraz? No. Chyba teraz. Próbujemy? Próbujemy. Musimy biegnąć. Matko święta, ale przecież to jest straszne, no. To udało nam się przejść, a raczej przebiec, no ale ja strasznie pani współczuję, że pani musi to robić kilka razy dziennie. Tak, to jest taki, prawda, szok, nie? Bo trzeba po prostu przebiegać, a nie przechodzić. Przyczyna kontroli, przekroczenie dozwolonej prędkości. Jedziemy do Myślenic, ale taki się tak, że już nie mogę wytrzymać. Ograniczenie do 70 to jest o 58 km przekroczenie. Jest tu mandat w wysokości od 400 do 500 zł. 10 punktów karnych. Przypominam, że na tamtym skrzyżowaniu są przystanki autobusowe. Nie ma przejść dla pieszych.
natężenie ruchu 38 tysięcy pojazdów. Szybkość dozwolona 70, realna między 70, a tak jak tutaj Państwo zauważyliście, 120. Także apeluję do wszystkich kierowców, bądźcie ostrożni, bo to nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale i wasze. Tu jest bardzo niebezpiecznie. Co się udało Państwu zrobić do tej pory? Udało nam się uzyskać obietnicę. Właściwie już jest w trakcie projektowania kładka przy przejściu, tu gdzie stoimy. Natomiast w dalszym ciągu staramy się o wybudowanie kaskady nad Zakopianką. Rozpoczęliśmy starania się 4 lata temu. Generalna dyrekcja w tym roku zaczęła z nami rozmawiać i nas słuchać. Ja jestem dobrej myśli. Przejście dla pieszych, dodatkowo ograniczenie aż do 50 na godzinę. Przy czym jeżeli będą piesi, ja będę jechał wolniej, bo ci piesi kiedyś będą tu musieli przejść. No i popatrzcie Państwo na ten samochód po lewej stronie. Zawodowy kierowca ciągle pewnie tędy jeździ i on tak ciągle jeździ. Ludzie starsi, ludzie niepełnosprawni, oni też muszą czasem przejść przez Zakopiankę. Oni po prostu mają tutaj olbrzymie szanse na przejście po raz ostatni. Przez naszą jazdę, nas kierowców, mogą tutaj zginąć. Kontrola drogowa, proszę pana, z powodu wyprzedzania na przejściu dla pieszych. Tam mamy przejście dla pieszych poniżej. 2 pasy ruchu, pan się poruszał lewym pasem. No niestety nie poruszamy się szybciej niż pojazd jadący obok pana. Mandat karny za popełnione wykroczenie jest to 200 zł oraz 10 punktów karnych. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, właściwie bezpośrednio przed nim. Mandat karny za to wykroczenie to 200 zł i 10 punktów karnych. Panie kierowco, za wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych mandat karny to 200 zł, 10 punktów karnych. Ponadto nie korzysta pan z pasów bezpieczeństwa. Przewozi pan pasażera nie korzystającego z pasów bezpieczeństwa. Dodatkowo dochodzi nam złotych 200 i 6 punktów karnych. Ponadto nie posiada pan dokumentów przy sobie, oprócz polisy oczywiście, czyli dowód rejestracyjny i prawo jazdy. Dodatkowo za to jest 100 zł. Panie kierowco, na pana nakładam mandat karny w dniu dzisiejszym w wysokości 500 zł i 16 punktów karnych, a na pasażera ponadto nakładam mandat karny w wysokości 100 zł za niekorzystanie z pasów również. A teraz porady dla pieszych. Pieszy powinien być przede wszystkim dobrze widoczny przez kierowców. Powiedzmy w takim razie, jak bardzo ważne są elementy odblaskowe, które teraz muszą nosić wszyscy piesi poza terenem zabudowanym. Tak, od 31 sierpnia bieżącego roku ten obowiązek został rozszerzony na wszystkich pieszych i słusznie, bo przecież tak samo niewidoczne są dzieci, jak i dorośli. Chodzi o to, że poza obszarem zabudowanym, na nieoświetlonych drogach, tam gdzie nie ma chodnika, idziemy poboczem czy skrajem jezdni, musimy mieć co najmniej jeden element odblaskowy. Dobry wieczór panią. Dlaczego poruszają się panie bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym? Oj, no niedaleko tutaj mieszkamy, tylko kawałeczek, pardon, bo chciałyśmy przyjść, a ulica bardzo spokojna. A nie słyszały panie o tym nowym przepisie, który końcem sierpnia wszedł w życie? No, każdy pieszy poruszający się po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jeśli nie porusza się chodnikiem bądź drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, jest zobowiązany do korzystania z elementów odblaskowych. Niestety bardziej widoczny dla innych uczestników ruchu i właśnie o to tutaj chodzi, o bezpieczeństwo. No, mandat karny za to wykroczenie jest do 500 zł. Pouczam panie, aby w przyszłości używać tych kamizelek, które dzisiaj panią tutaj wręczam. Dziękuję. Proszę sobie rozpakować i w przyszłości zawsze, jeśli będziecie wybierały się poza obszar zabudowany, zawsze mieć przy sobie. A teraz zobaczmy, jak dzieci ze szkoły podstawowej w Mniszowie w ramach akcji Odblaskowa Szkoła zachęcają seniorów z Nowego Brzeska do noszenia odblasków. Strój sportowy, modelka, ma na sobie miętowe spodnie w kropeczki, bluzę sportową, odblaskową kamizelkę i odblaskową czapeczkę. Policja wraz z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego już kolejny rok kontynuuje akcję Odblaskowa Szkoła. Akcję, dzięki której każdego roku do małopolskich szkół trafia ponad 60 tysięcy elementów odblaskowych. Tym działaniom towarzyszy wiele ciekawych przedsięwzięć, bardzo kreatywnych, które uświadamiają dzieciom i młodzieży, że bezpieczeństwo na drodze jest bardzo ważną sprawą, a ich widoczność na drodze jest tym elementem najważniejszym. Kolejna modelka lansuje modę biurową. Julka ubrana jest w klasyczną koszulę zapinaną na guziki, jeansową kamizelkę i kolorowe leginsy w kwiaty. Pod szyją widzimy odblaskową apaszkę. Do biura niezbędna będzie odblaskowa teczka na dokumenty. Tutaj dzieci polecają odblaskową teczkę na dokumenty. Zdecydowałbyś się nosić taką teczkę?
znakomity pomysł. Gdybym więcej chodził, a mniej jeździł, to na pewno taką teczkę kupiłbym sobie. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.